Paweł Stawarczyk, witam serdecznie. Starsza pani podbija świat. Angielski dla seniorów. Part 72. Po angielsku, kiedy chcemy powiedzieć, że chce nam się pić, używamy przymiotnika thirsty. I widzimy tutaj R, takie beczane, i TH jest bezdźwięczne. Thirsty. Thirsty. Chce mi się pić, to by było coś w rodzaju jestem spragniony. I am thirsty. I am thirsty. To jak zapytać się, czy chce ci się pić? Are you thirsty? Are you thirsty? A jak powiedzieć, bardzo mi się chce pić? I am very thirsty. I am very thirsty. Po polsku słówko bardzo możemy postawić sobie w różnym miejscu w zdaniu i będzie to najczęściej i poprawne, i zrozumiałe. Mamy taką swobodę w budowaniu zdania. Dzięki temu, że mówimy językiem fleksyjnym. Minusem jest, że jest do zapamiętania dużo właśnie końcówek. Dużo różnych wersji danego słowa w odmianie. Angielski tą odmianę ma bardzo uproszczoną, więc nie trzeba pamiętać aż tylu słówek i końcówek, ale oznacza to, że szyk zdania jest bardzo sztywny. Więc słówko bardzo po angielsku musi stać bezpośrednio przed przymiotnikiem, który określa. To teraz jak starszy pan zapyta się starszej pani? Woda dla ciebie czy wody dla ciebie? Water for you? Water for you? A starsza pani się zapyta, czy ona jest droga? Is it expensive? Is it expensive? No oczywiście, że jest droga, więc starszy pan odpowiada, że tak, no przecież są na lotnisku, wszystko jest drogie. Yes, it is. Yes, it is. I pamiętamy, że możemy też odpowiedzieć po prostu yes. I wtedy starsza pani powie, okay, so water it is. I to oznacza, no do dobrze, niech będzie woda. Mówiliśmy już o tym, że idiom to jest wyrażenie, w którym rozumiem każde słowo z osobna, ale te słowa razem nie mają dla mnie żadnego sensu. I w każdym języku mamy inne idiomy i takie idiomy trzeba sobie po prostu zapamiętać, nauczyć się ich i nie brać ich na rozum czy logikę, tylko po prostu się ich nauczyć na pamięć. I to wyrażenie, no dobra, niech będzie woda, jest idiomem. Rozumiemy tutaj każde słowo z osobna, ale razem nie mają one dla nas sensu. Trzeba się tego po prostu nauczyć na pamięć. Więc no dobra, niech będzie woda, po angielsku to jest okay, so water it is. Okay, so water it is. A jak powiedzieć, no dobra, niech będzie sok pomarańczowy. Okay, so orange juice it is. Okay, so orange juice it is. A jak powiedzieć, no dobra, niech będzie sok z kiwi. Okay, so kiwi juice it is. Okay, so kiwi juice it is. A jak powiedzieć, no dobra, niech będzie sok cytrynowo-miętowy. Okay, so lemon mint juice it is. Okay, so lemon mint juice it is. A jak powiedzieć, no dobra, niech będzie sok
ogórkowo-miętowo-cytrynowy. Okay, so cucumber mint lemon juice. It is. Okay, so cucumber mint lemon juice. It is. No a wróćmy do sytuacji, kiedy starsza pani jest bardziej realistyczna i jeszcze raz czytamy. Water for you? Water for you? Is it expensive? Is it expensive? Yes, it is. Yes, it is. Okay, so water it is. Okay, so water it is. To pamiętamy, jak będzie dużo po angielsku. A lot. A lot. I teraz a lot of to będzie dużo czegoś. I proszę wrócić do tego słówka of. Więcej informacji, więcej wyjaśnień w naszej przygodzie 44. Teraz już nie powtarzam. A lot of water to dużo wody. A lot of water. A lot of water. A jak powiedzieć dużo soku pomarańczowego? A lot of orange juice. A lot of orange juice. A jak powiedzieć dużo soku z żurawiny? A lot of cranberry juice. A lot of cranberry juice. A jak powiedzieć dużo sałatki z jajkiem? A lot of egg salad. A lot of egg salad. A jak powiedzieć dużo sałatki z tuńczyka? A lot of tuna salad. A lot of tuna salad. To jak powiemy po angielsku? Bardzo mi się chce pić. Albo chce mi się bardzo pić. I am very thirsty. I am very thirsty. To jak powiemy? Potrzebuję kupić dużo wody. I need to buy a lot of water. I need to buy a lot of water. Uczyliśmy się już w przygodzie 48 o słówku, które tłumaczymy znaleźć albo poszukać. Proszę wrócić do tego, jak nie pamiętamy. To jak teraz powiedzieć? Chodźmy poszukać jedzonkowiska albo stoiska z jedzeniem. Let's go find a food court or a food stand. Przeczytajmy sobie wszystko razem. I am very thirsty. I am very thirsty. I need to buy a lot of water. I need to buy a lot of water. Let's go find a food court or a food stand. Let's go find a food court. Or a food stand. A jak powiemy, potrzebuję kupić dużo soku pomidorowego. I need to buy a lot of tomato juice. I need to buy a lot of tomato juice. Przeczytajmy sobie te zdania i wybierzmy jedno, które najlepiej pasuje do zdjęcia. It is expensive. It is expensive. I am very thirsty. I am very thirsty. Are these raspberries? Are these raspberries? No to które jest najlepsze? I am very thirsty. I am very thirsty. No i znowu wybierzmy najlepsze zdanie. Is this water? Is this water?
I am just waiting for my order. I am just waiting for my order. Let's take a look at the label. Let's take a look at the label. No to które jest najlepsze? Is this water? Is this water? The end. The end. Tu zapraszamy do następnej przygody, smacznej i zdrowej.